To jest nasz dom, a to nasi współlokatorzy. Pięknie to wygląda. Są porośnięte mchem, paprocią, coś wspaniałego. Dziadziś se tu schował, słuchajcie. Ten facet rzucił tymi dokumentami. Krzyczy w ogóle. I on zgiął te wszystkie karty, faktury. Wyprzezywał mnie. Powiedział, że wezwę policję. Wezwę policję. Dzień dobry. Witam was z naszego nowego domu. W związku z tym, że ostatnie tygodnie w centralnej Portugalii są bardzo deszczowe, w zasadzie to po prostu codziennie leje, uznaliśmy, że po prostu strasznie nas to męczy, bo życie w wannie na takiej małej powierzchni w deszczowy dzień, deszczowy tydzień, deszczowy miesiąc, to jest nic przyjemnego, więc zdecydowaliśmy się, że na parę tygodni, na parę miesięcy wynajmiemy sobie mieszkanie i udało nam się wynająć domek na wsi. To, co widzicie za mną, to jest coś, czego my docelowo szukamy i w czymś takim chcielibyśmy mieszkać w przyszłości tu w Portugalii, więc uznaliśmy, że to jest dobry test, żeby przetestować, tak powiem, nasze możliwości, czy nam się podoba na wsi, czy nam się nie podoba, czy nam się podoba w takim małym mieszkańku, czy jest izolacja dobra. I już po pierwszym tygodniu mieszkania w tym domu mamy bardzo dużo obserwacji i bardzo dużo rzeczy, które u siebie chcielibyśmy zrobić inaczej albo tak samo. Zanim jednak opowiem o plusach i minusach życia na wsi w Portugalii, to powiem wam parę słów na temat tego, co się będzie działo dzisiaj i tego, co się działo w poprzednich dniach, tygodniach, bo nie widzieliśmy się w sumie dwa tygodnie z wami, bo mieliśmy taką ponoworoczną przerwę, spowodowaną tym, że przede wszystkim się nic nie działo. Te wszystkie działki, które oglądaliśmy, były po prostu beznadziejne. Z tamtą działką cały czas czekamy, z tą za 100 tysięcy, którą zarezerwowaliśmy, więc szukamy cały czas innych działek, ale na spokojnie już teraz. Mamy troszkę inny klucz, już nie szukamy ruin przede wszystkim, nie? Więc to się dużo zmieniło. Ja wam o tym dzisiaj wszystko poopowiadam. Teraz tylko muszę zrobić śniadanko i zebrać się, ponieważ idziemy obejrzeć właśnie jedną bardzo ładną działkę, gdzie ma brzydki dom, ale ma piękny ogród. Zobaczymy. Razem z wami. Jesteśmy na miejscu. Przyjechał pan, który nam otworzy takim samochodem. To jest najpopularniejszy wiejski samochód w Portugalii. Każdy pan na wsi ma taki samochód. Też kiedyś będę miał. No to jest nasz dom. Znaczy ten dom, który obejdziemy oglądać się. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ zainteresował mnie bardzo ogród tego na tej działce. Dom jest w okołoropnym stanie. Domem się nie przejmuje, natomiast bardzo ładny jest ogród z tyłu, przynajmniej na zdjęciach wyglądał niesamowicie. To, co mnie zaskoczyło, to to, że ten dom jest pośrodku wsi, przy ulicy. Mi się wydawało, że to będzie na odludziu, a nie jest. To jest troszkę minus, no ale zaraz zobaczymy całą posesję, jak przyjdzie pani z biura nieruchomości i nam pootwiera to wszystko i poopowiada. Dobra. Tutaj to coś, to wielkie, to betonowe, to jest studnia, taki tank ogromny z wodą. Działka się kończy tu, na tym murze, który jest sąsiad, więc trzeba będzie po prostu to przegrodzić. To jest podłużna. Mi się wydawało, że na zdjęciach ona będzie taka wielgachna. A ona jest duża, ale jest podłużna. A to noszą współlokatorzy. No i te budynki też wchodzą w metraż, więc będzie można je albo wyburzyć, albo przekształcić. Dobra, to możemy sobie przejść do góry, żeby zobaczyć całą tą działkę, ale nie, no to jest po prostu gospodarstwo po lewej, gospodarstwo po drugiej, po prawej. I jeszcze jeden budynek z
jesteśmy na takim terenie, gdzie znajdują się piękne stare drzewa i znajdują się tutaj dlatego, że nie można ich wycinać. One są objęte ochroną, można się ich pozbyć dopiero jak drzewo umrze. To jest jakiś rodzaj dębu, tylko że nie jest to dąb korkowy, nie daje korka, no ale z tej rodziny pięknie to wygląda. Są porośnięte mchem, paprocią, coś wspaniałego. Z drugiej strony działki na końcu znajduje się asfalt, więc zupełnie osobne wejście do tej działki. Ale tu jest to jakiś teren do wędrówek, bo tutaj jest taki szlak, drogowskaz, ten szlak. No to jest ten łańcuch górski. The house, my house starts here. Patrzcie się, jest wszystko z kamienia. Wow. Dziadziuś se tu schował, słuchajcie. Bidony. Dach przecieka. Ale ciekawe. Próg z kamienia. O Jezu. No ale jest ruinka. Tutaj jest sufit spadł. Wow, jakie okno ładne. Też nie ma widoku. Wszystko zielone. Spiegło się z takimi wielkimi skrzyniami na zboże i na oliwę. Oliwę z oliwek, taki baniak wielki. Patrz, jesteśmy na takim punkcie widokowym. Wow, przed chwilą jak tu jechaliśmy, to jeszcze widać było miasto na dole, a teraz jest wszystko za mgłą. Idę wam pokazać. O, wow, ale wieje. Mocny jest, bardzo mocny wiatr. Na moich oczach widać było, jak po prostu przesunęła się cała ta mgła z nadmiejscowości, jakiś tam wiosek, w głąb gór. Ciekawe, piękne widoczki. Przyjemnie, nawet nie jest tak strasznie zimno, jak mogłoby być. Teraz mamy taki plan, że pojedziemy do miejscowości, tam jakiejś miejscowości niedaleko odstąd, 18 km, żeby zawieźć dokumenty, które znalazłem ostatnio na łące. Jak oglądaliśmy jedną z działek, znalazłem dokumenty zawinięte w woreczku przemoczone i to są 3 książeczki zdrowia psów i kota i wyglądają na takie poważne dokumenty, że raczej ktoś powinien nie mieć. Przecież się będzie tęsknił, że je zgubił, albo już będzie mu ciężko wyrobić nowe, więc osuszyłem te dokumenty, porozdzielałem wszystkie karteczki tak, żeby się nie posklejały. Rozłożyłem to, co się da, posklejałem to później, jak już wyschło i mam całą kopertę dokumentów, które dostarczymy za chwileczkę właścicielowi. Tego się nie spodziewałem totalnie. Co? Ten facet rzucił tymi dokumentami. Krzyczy w ogóle. Czemu? Krzyczał, że wiesz. Nie wiem, krzyczy. Przetłumaczyłem, że znalazłem te dokumenty, a on mi mówi, rzucił tymi dokumentami. Wziął je, wymiał w ogóle. Ja delikatnie każdą stronę papierem suszyłem, a on to po prostu wziął, tak zgiął, wyrzucił i powiedział, że mi się wynosił. Powiedział, że wezwę policję, no więc to wzywaj policję. Nie mam pojęcia, o co mu chodziło. Przedziwna sprawa. To się co chce, ja mówię, że nic nie chce. Przecież przywiozę mu te dokumenty, mu daję. A on po prostu rzucił, gdzie je podniosłem i pokazuje, że to jest on, nie? I on zgiął te wszystkie karty, faktury, wyprzezywał mnie. I kazał mi się wynosić i wziął, otworzył psa, żeby mnie pies zjadł. Jezu. W życiu nie widziałem jeszcze takiej reakcji. Czy no dobra, widziałem jeszcze takie reakcje na filmach, ale tyle zrobiłem, że przyjechałem tu specjalnie do tego człowieka. Chciałem się ucieszyć, że będzie miał pieski. Bardzo dziwne. Bardzo dziwna sprawa. Jakbyście się zachowali, jak ktoś wam przywiózł wasze znalezione, zgubione dokumenty.
jesteśmy z powrotem już w naszym domku. Dwa słowa podsumowujące tą działkę. Bardzo ładna działka, piękne drzewa, cudowne, po prostu czegoś takiego nie widziałem i głównie dla tych drzew tam pojechaliśmy. Wszystko pięknie, fajnie, z dwóch stron jest wjazd na działkę, woda miejska, prąd, z dwóch stron podłączenie do wody miejskiej i do prądu, więc można zrobić po prostu dwie działki, na których można postawić budynki. Można tam było wybudować 400 metrów kwadratowych, więc bardzo dużo po prostu. Dwa normalnie domy można byłoby wystawić na tej działce, niezależne, z osobnym wejściem. No ale niestety po prawej i po lewej stronie tej działki, ona jest taka podłużna, są gospodarstwa, a w tych gospodarstwach żyją barany, kury. Co za tym idzie, w lecie obawiam się dużych ilości much oraz nieprzyjemnych zapachów. Więc jeżeli ma to być taka nasza willa wakacyjna, gdzie po prostu będziemy sobie siedzieć w wakacji, odpoczywać, całoroczna willa wakacyjna, to obawiam się, że mogłyby nam przeszkadzać te zapachy. Więc niestety ta działka odpada. Dzisiaj nie mamy w planie oglądania żadnych nowych nieruchomości, żadnych działek. Dzisiaj jesteśmy cały dzień w domku i z tej okazji chciałbym wam pokazać ten domek, więc teraz wam zrobię taki szybki room tour. Przy okazji poszukiwań Kasia trafiła na ten malutki, słodki domek na wsi, który był do wynajęcia i przyjechaliśmy na miejsce, zobaczyliśmy jak to wygląda, zobaczyliśmy okolice i od razu po prostu powiedzieliśmy pani, że bierzemy to na miesiąc z możliwością przedłużenia na drugi miesiąc. Wydaje mi się, że w marcu to już będzie słonecznie, już będzie ładnie, więc styczeń i może luty tutaj będziemy mieszkać. No i przy okazji będziemy też testować życie na wsi, bo do tej pory jeżeli gdzieś wynajmowaliśmy jakieś mieszkanko, to zawsze to było w mieście, a teraz mieszkamy na totalnej wsi. Żeby iść do sklepu i coś kupić, to trzeba jechać samochodem 10 minut. Jest jedna restauracja, 2 km stąd, jest jedna kawiarnia i nic więcej. Kompletnie nie ma tu nic, nie ma gdzie wydać pieniędzy, nie ma po prostu czasu na głupoty. Natomiast jest bardzo dużo czasu na spacery i na poświęcenie czasu samemu sobie. Poza tym, że trzeba czasami drewno porobić. A propos drewna, to musieliśmy sobie kupić tutaj drewno, ponieważ mieszkanie nie jest ogrzewane elektrycznie, ani w żaden sposób centralnie, więc jest po prostu taka koza, która się w Portugalii nazywa salamandra i pani, która nam wynajęła ten dom, powiedziała, że mamy sobie palić w tej salamandrze, żeby ogrzać to pomieszczenie. Pojechaliśmy z Kasią do miejsca, gdzie się sprzedaje drewno na opał i kupiliśmy w sumie to już 150 kg takiego drewna na opał. I ciekawostka, drewno na opał w Portugalii kosztuje od 15 do 18 eurocentów za kilogram. Czyli średnio wychodzi na nim 17 eurocentów za kilogram, czyli tyle złotych. Taki kilogram, wydaje mi się, że wystarczy na pół wieczoru, więc ze 2 kg dziennie nam spalamy. Wydaje mi się, że ze 2-3 kg, w zależności od tego, jaka temperatura jest na zewnątrz, nam spalamy. Więc zobaczymy, ile to będzie nas kosztować po ukończeniu całego miesiąca. Natomiast ciekawy jestem, ile w Polsce kosztuje drewno na opał. Więc możecie mi napisać w komentarzu, będę wiedział. I jeżeli ktoś z was ma też jeszcze doświadczenie na temat korzystania efektywnego z salamandry czy też z kozy, to też nam napiszcie, bo mam wrażenie, że czasami przepalamy, czasami mamy za mały ten płomień, czasami się tylko żarzy, a czasami jest straszny duży płomień, więc staramy się jak to wszystko wyregulować, tak żeby nie tracić pieniędzy, po prostu nie wypuszczać ich w powietrze. Jeszcze a propos tego ogrzewania, to minusem tego mieszkania, bardzo dużym minusem jest to, że on jest bardzo wysoki tutaj salon i ten piec, no, generuje ciepło, całe to ciepło ucieka do góry. Na górze mamy tam też antresolę. Na antresoli jest tak ciepło, że się nie da oddychać, a tu siedzimy po prostu owinięci kocem. Gdyby to był mój dom, to może bym jakiś parasol tutaj zamontował, taki, żeby blokował to ciepło uciekające, no ale póki co jest jak jest. Już po kilku dniach mieszkania w tym domu zauważyliśmy kilka rzeczy, które chcielibyśmy w naszym domu usprawnić, zrobić inaczej,
albo skopiować, bo niektóre rzeczy są tutaj bardzo fajne. Natomiast są też rzeczy, które na pewno nie będzie, tak u nas nie będzie w domu. I pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą zauważyliśmy tutaj w tym domu, to jest brak izolacji. Ściany są w szerokości jednego pustaka, bez żadnej izolacji z zewnątrz, bez żadnej izolacji wewnątrz. I niestety tak samo fundamenty. Nie zabezpieczyli fundamentów, nie zaizolowali ich, przez co cała woda, która jest zgromadzona teraz w ziemi, ona po prostu wchodzi do mieszkania i tego jeszcze nie widać, bo ten domek jest świeżo po remoncie, natomiast wydaje mi się, że rok, dwa i tutaj wszędzie będzie pleśń i ściany będą po prostu takie spróchniałe. Wczoraj w naszej łazience przez cały dzień, przez całą noc zbierała się woda. Na początku myśleliśmy, że to przez to, że wzięliśmy prysznic i może po prostu tam para wodna jest, ponieważ też wentylacji nie ma w tym domu, to jest druga rzecz do zmiany. Nie ma tutaj żadnej kratki wentylacyjnej ani w tym pomieszczeniu, ani w łazience, ani w sypialni, więc to po prostu powietrze się tutaj kisi. I na podłodze w łazience i na ścianach była woda. Najpierw było mniej, a potem było coraz więcej, do tego stopnia, że musieliśmy co jakiś czas po prostu lecieć z mopem i to wycierać. No i jestem przekonany, że to jest woda, która po prostu weszła z zewnątrz do środka, bo wczoraj był cały dzień bardzo ulewne deszcze, więc ta woda no, przeszła przez ten mur, który jest cieniutki. Słabym punktem tego domu są również okna. Te, o co widzicie za mną, to jest pojedyncza szyba, bardzo ładnie wyglądające okienko, natomiast pojedyncza szyba bez żadnych uszczelek, nieszczelna, świszczy wiatr i widać nawet punkty, po prostu prześwituje tam słońce w kilku miejscach, więc te okna na pewno ciepła nie trzymają. Są bardzo ładne, no ale niestety nie są to okna, które chcielibyśmy mieć u siebie w domu. Tak samo dach. Dach moim zdaniem też jest słabą stroną tego domu, bo na suficie nie ma nic poza takimi kasetonami. To się chyba nazywa płyta obornicka. To jest po prostu blachodachówka. Ona jest od spodu zabezpieczona taką pianą izolacyjną i na to jest jeszcze taki plastikowy, jakiś taki kaseton. I to są takie gotowe płyty, które się montuje po prostu na tych wspornikach aluminiowych. Poza tą odrobiną izolacji nie ma tam po prostu ani wełny, ani nic, co mogłoby zabezpieczyć ten dach. Teraz w zimie to jeszcze nie jest duży problem. Oczywiście to ciepło na pewno ucieka, natomiast wydaje mi się, że w lecie ta blacha jak się nagrzeje, to to będzie strasznie gorące i to jest jakiś dramat. To jest takie rozwiązanie tymczasowe i szybkie, nie wymagające dużej ilości pieniędzy ani roboty, natomiast w ciągu kilku lat wydaje mi się, że oni będą tego bardzo żałować, że poszli na taką łatwiznę. Te wszystkie obserwacje związane z izolacją, wentylacją, ilością wody w glebie i w otoczeniu sprawiają, że jestem zadowolony z pewnej decyzji, którą podjęliśmy kilka dni temu z Kasią, a mianowicie pojechaliśmy oglądać działkę w sadzie jabłkowym. Piękna działka obrośnięta drzewami jabłkowymi dookoła wszędzie sady, dużo zieleni, działka bardzo dobrze nasłoneczniona, od wschodu do zachodu cały czas piękne słońce. Na działce był też budynek gospodarczy, który na moje oko miał mniej więcej, nie wiem, 60 metrów, 50 metrów kwadratowych. Był to budynek, który nie miał w środku żadnych ścian, były tylko ściany zewnętrzne, no i dach. I taki budynek można przekształcić na budynek mieszkalny. Oczywiście trzeba uzyskać zgodę Urzędu Miasta, ale od jakiegoś czasu, z tego co dowiedzieliśmy się od pani prawniczki, takie zgody bardzo łatwo jest uzyskać, w związku z tym, że jest kryzys mieszkaniowy w Portugalii. Ale działka była niesamowicie mokra, chodziło się jak po gąbce. Chlupotała woda za każdym razem, jak tylko się położyło stopę na ziemi. No i dookoła wszędzie po prostu było bardzo, bardzo dużo wody. Więc uznałem z Kasią, że to byłaby walka z wiatrakami i walka z grzybem. Więc podziękowaliśmy, pojechaliśmy dalej, mimo że ta działka była bardzo tania, bo kosztowała tylko 52 tysiące euro. To tyle. Jeżeli się Wam podobały dzisiejsze moje opowieści, to przyciśnijcie przycisk subskrybuj, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami i nie ominąć ich w przyszłości, tak żeby Wam algorytm YouTube'a podpowiedział nasz film. To nic nie kosztuje, do niczego nie zobowiązuje, można w dowolnym momencie zrezygnować. No i do zobaczenia mam nadzieję za tydzień, a najdalej za dwa tygodnie. Trzymajcie się, miłej niedzieli, do zobaczenia.